Witam Państwa serdecznie na otwarciu ostatniej wystawy w tym roku. Otwieramy nietypowo, bo otwieramy w lokalu. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za przybycie. W 2012 roku Galeria Sztuki Współczesnej BWA zrealizowała całoroczny projekt Do Sztuki Gotowi Start, którego celem była twórcza aktywizacja mieszkańców Katowic poprzez inicjowanie wydarzeń artystycznych w różnych zakątkach miasta. Do projektu zostało zaproszonych 10 osób. Artyści oraz edukatorzy sztuki zrealizowali dwupłaszczyznowe, komplementarne działania. Z jednej strony happeningi i performansy w przestrzeni miasta i z drugiej działania edukacyjno-animacyjne. Akcje miały na celu wykreowanie kontrastujących z rzeczywistością sytuacji, które zmobilizują wyobraźnię, skłonią do zastanowienia się nad kluczowymi problemami, które nas dotyczą, tożsamością, kulturą i ekologią. Wraz z pierwszymi akcjami ruszył także konkurs. Mieszkańcy Katowic i okolicznych miast nadsyłali swoje pomysły na akcje miejskie. Trzy najciekawsze zostały zrealizowane. Dźwięków miejskich wyeliminować, to można je wykorzystać twórczo. Wszelkie szumy, zagłuszanie, to, że jest za głośno. Gdybym miał skarby świata całego, to cud by się stał, ktoś pokochałby mnie, ale mimo nikogo, nikt nie kocha mnie. Dlatego jest mi źle, gdybym miał moc czarnoksiężnika, pokochalibyśmy się daleko od ludzi, nikt nie obudziłby ze snu księżniczki mej. Fajnie sobie czasami usiąść w parku Chopina i porozmawiać o pomysłach, projektach. Wtedy wytwarza się taka bardzo fajna atmosfera, takiej pasji troszeczkę, którą bardzo lubię. Tutaj przywieźliśmy wszystkie materiały i skręcaliśmy, budowaliśmy ten wymiennik zieleni. No i od 28 czerwca zaczynamy z akcją. Chcemy, aby platforma zaistniała w mieście, aby ludzie mogli przynieść lub zabrać rośliny doniczkowe. Skąd się wziął ten pomysł? Moje wcześniejsze doświadczenia w czasie realizowania innych projektów, które również opierają się, czy nawiązują do takich obszarów zielonych, że tak to nazwę. Właśnie podczas tych wszystkich działań różni ludzie opowiadali mi historię. To jest w ogóle nie po polsku, nie po polskiemu. Ja, wiecie, finał jest taki, że powiem po prostu, że w czasie realizacji wszystkich innych wcześniejszych projektów ja spotykałem się z ludźmi i oni opowiadali, że mają pewne rośliny. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja na co dzień zajmuję się aranżowaniem wystaw między innymi i jakby na co dzień pracuję z przestrzenią. Także dlatego te zajęcia miały taki charakter przestrzennej zabawy z elementami płaskimi. Zrobiłem kiedyś taką pracę, na której jest mój syn, która się składa tam z ponad 2000 kawałków składanych w różnych odległościach ze sobą. I jakby trochę ten pomysł wykorzystałem na zasadzie uprzestrzenienia fotografii. Pomyślałem, że takie elementy wyjściowe mogą być świetnym motywem do zabawy dla uczestników, którzy mogą jakoś zaadaptować park do swoich potrzeb. Przy pierwszych nie ma. Okej. Ale wiesz, pomysł jest świetny, bo on ogólnie aktywuje do działania, do zabawy w przestrzeni, do ruchu, do jednoczesnego kreowania czy kształtowania gustów, pojęć estetycznych odbiorców. I jednocześnie są nieskomplikowane, co ważne, prawda? Także jakby to są te elementy, które sprawiają, że te ćwiczenia powinny być odebrane dobrze. Ideą właściwie tego działania jest to, że chciałem namówić uczestników do
spojrzenia na otaczającą nas przestrzeń troszeczkę w inny sposób. To znaczy punktem wyjścia jest to, że to, co widzimy dookoła, jest tym, co widzimy na co dzień. Czyli widzimy trawniki, kwietniki, kawałki chodnika, ściany, odrapane powiedzmy plakaty, tłuczone szkło, tak, kapsle, puszki od piwa i to wszystko jest czymś, co znamy. Ale chciałem namówić uczestników warsztatów, żebyśmy opierając się na tej przestrzeni, którą znamy, zobaczyli ją jeszcze raz i nazwali ją na nowo. Witamy na Wielkim Placu Budowy. Tutaj w tyle za nami instalacja wielokanałowa zatytułowana Rurofon. Wspólnie z dziekami budowaliśmy taki akustyczny instrument wewnątrz miasta, miejski. Jest takie trochę przenicowanie sonosfery miejskiej przez ten system rur, który tutaj został zbudowany wspólnie z dzieciakami. Zmierzymy teraz przy pomocy rekordera, mikrofonów kontaktowych. Spróbujemy nagrać dźwięki wewnątrz tego rurofonu. I oprócz tego będzie można odsłuchać utworu, który stworzymy na platformie internetowej Dźwiękospacery. Natalia, patrz, zabieram. Natalia, weź to pod niebo. Dobra. Halo, Ania! Nie słyszę! Iść tam do niego! Anioły przyjechały z Opola, dokładnie z Suchego Boru. Jest to projekt, w którym skupiłam się na wzbudzaniu pozytywnych emocji wśród dzieci. Na wzbudzeniu takiej wiary, że jesteśmy chronieni, że jesteśmy pod opieką tych sił wyższych, w tym wypadku aniołów. Natomiast mam nadzieję, że na końcu, ponieważ taki był początek, że dzieci, że rozmawialiśmy o aniołach, pokazywałam im wizerunki różnych aniołów, które powstawały na przełomie wieków i które były przez różnych artystów różnie przedstawiane, jako istoty, które właśnie opiekują się ludźmi. Po czym przy pomocy takiej gry, której oryginalny tytuł to jest Exquisite Corpse, czyli taki wyborny trup, to jest taka dziwna nazwa, którą stosowali surrealiści, do tego, żeby skomunikować się ze swoją podświadomością. Po to, aby wydobyć wizerunek anioła takiego współczesnego, takiego, które dzieci noszą w sobie. Mój aniołek mi się podoba dlatego, że ma dużo par oczu, które patrzą na cały świat i że stoi na kuli ziemskiej i ma jedną parę skrzydeł. Zostałam zaproszona do projektu, do sztuki Gotowi Start, który wydaje mi się bardzo interesującym projektem. Przede wszystkim projektem wychodzącym w przestrzeń społeczną, w przestrzeń miasta. I idea tego projektu polega przede wszystkim na tym, aby ci, którzy do galerii nie przychodzą, mieli szansę skontaktować się z tym, co zarówno proponuje dzisiaj sztuka, jak i też animacja. Dzisiejsza sztuka i artyści często zwracają się do widza z takim pytaniem o możliwość ich udziału. Zależy im na dialogu pomiędzy widzem a ich pracą, ich obiektami i służą budowaniu tego pomostu między artystami i widzem, działania między innymi takie jak te, które opierają się na udziale biernych na ogół odbiorców, którzy stają się współtwórcami pewnych wydarzeń. Ja zaproponowałam takie działanie pod ochroną. Tutaj z tyłu jest realizacja takiego pomysłu, który odwołuje się do pamiętanych zapewne przez Państwa tabliczek Chroń Zieleń, których istotą było wzięcie pod opiekę, pod ochronę czegoś, co było wtedy wartością. Dzisiaj tą wartością dla mnie stały się słowa odwołujące się do tego, co dla nas w życiu osobistym jest ważne. I na zielonych kartkach młodzież, przechodnie, uczestnicy tej akcji pisali to, co dają innym,
a na niebieskich znalazły się te słowa w takiej formule dopełnienia, co otrzymują. Tak się zastanawiałam, z czym wyjść do dzieci, które już wszystko mają. Mają wakacje przede wszystkim, mają letni czas. Jak zaczarować przedszkolaki sztuką? Tak, tak. Sztuka ma nas zaczarowywać. Dzisiaj myślę, że przeżyłam bardzo ciekawą rzecz, kiedy pod koniec warsztatu jeden z uczestników powiedział: ja jeszcze chcę, mnie jest mało. I to jest najpiękniejsze podziękowanie, kiedy się czaruje, zaczarowuje sytuacją. Nieważny jest produkt, co powstaje, ważny jest proces, który się odbywa i nad którym dzieci tracą kontrolę czasu, zaczynają medytować. Bo to, co zaproponowałam dzisiaj, to była medytacja piaskiem. Sam proces dotykania tworzywa, precyzji, wsłuchania się w siebie, był tak naprawdę momentem takiego wyciszenia. Nie było mowy o sztuce, nie było mowy o zabawie nawet. Były chwile ciszy i takiej medytacji i refleksji. A to z przedszkolakiem jest bardzo trudno osiągnąć. Moim takim rdzennym zajęciem jest fotografia, więc ja gdzieś tam zawsze wracam do tych eksperymentów, które są dla mnie ważne też, powiedzmy, w działalności artystycznej, czyli badanie właściwie fotografii, także jej peryferiów, zjawisk światłoczułości, zjawisk projekcji obrazu, konstruowanie zabawek optycznych, to są wszystko rzeczy, które dla mnie są, czy były, czy są w działalności artystycznej bardzo ważne, ale równie ważne jest właśnie też dla mnie jakby transpozycja tych doświadczeń artystycznych na to, co mogę zrobić, powiedzmy, w takiej działalności edukacyjnej. I właściwie, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, czy ja jestem artystą, czy edukatorem, czy kimś, kto prowadzi warsztaty, to ja mam bardzo duży problem, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jedna i druga działalność jest dla mnie tożsame. Moje doświadczenia artystyczne są bardzo szybko odnajdują się w działalności edukacyjnej, a także moje doświadczenia z młodzieżą, z dziećmi czy z dorosłymi w działalności edukacyjnej bardzo szybko zaczynają przesiąkać do mojej działalności artystycznej, więc właściwie to są rzeczy dla mnie nierozerwalnie związane. Jak sobie myślałem o tym warsztacie, to na pewno chciałem zrobić się maski, bo to jest coś, co powstaje na styku skóra człowieka, ta materia. Bo ja sobie pomyślałem, że to, co mnie obecnie w życiu bardzo zajmuje, to jest kwestia radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i ze stresem. I oczywiście można zmieniać dietę, uprawiać medytację albo ćwiczenia fizyczne, ale tak naprawdę to, co ma znaczenie, to jest wsparcie od drugiego człowieka albo od grupy ludzi. I tę kwestię uczestnicy mieli pokazać na tej swojej masce. Od kogo, od czego, od jakich miejsc, rytuałów, osób otrzymują to, co pozwala im radzić sobie z codziennymi, trudnymi sytuacjami. Tą akcją podejmuje jakby taką tradycję Malewicza, nie? Który robił tego typu akcje, a to były agit pojazdy, nie? Czyli wieszał jak gdyby ten swój czarny kwadrat na białym tle, na ciężarówce. I to, wiesz, to była jak gdyby agitacja, ale też edukacja, wprawdzie oczywiście, wiesz, lewacka, ale była, nie? Jest to po prostu agitacja sztuki, nie? To znaczy, agitujesz ludzi, żeby przychodzili do muzeum, czy cokolwiek, żeby, wiesz, zauważali, nie? No bo jest jednak, wiesz, w naszym kraju jest ciężko, nie? Kogokolwiek zainteresować, wiesz, czy nawet tych nowobogackich ludzi, wiesz, którzy mają forsę i niby wszystko mają, a nie zwracają uwagi, wiesz, nie są wyedukowani plastycznie, nie? Widzę, że też jak gdyby taka aktywność jest potrzebna, nie? Bo ja też jestem jak gdyby pedagogiem, nie? Bo skończyłem taką szkołę artystyczno-pedagogiczną, wiesz, no, nie pracuję w zawodzie, ale staram się jak gdyby oddziaływać też pedagogicznie, nie? Czasami spotykam się z jakimiś dziećmi, jestem w jury, w konkursach. I oczywiście zawsze traktuję to serio, nie z chęci zysku, bo nie jest to zysk, ale jak gdyby taka orka na ugorze. Ale to te w tych Katowicach nawet tak fajnie ludzie reagują na jakieś takie
wiesz, spotykają świra i uśmiechają się, nie? Ja wolę, wiesz, mnie bardziej mnie cieszy, jak jakiś po prostu lump, który jest, pije, zbiera pety, reaguje i widzę, wiesz, w jego oczach jakiś błysk, jakiś taki po prostu, wiesz, nie wiem, no, że odbiera on to jako, jak, wiesz, jako dowcip i jako, jak się, przez chwilę się lepiej czuje, nie? Coś go rozśmieszy i to też jest fajne, nie? To po to jest właśnie też taka akcja, nie? Możliwości macie dużo. Za chwileczkę będzie krokmal, więc możemy się wziąć do pracy. To będzie na linii prostej i one będą szły coraz większe. I to będzie kilka takich. Ale to będzie szmat. Tak. Nie, to są kilka osobnych szmat. Może ręce trzeba w tym mazać. I czekaj, Ania, bo to jest... Ale nie, tutaj musimy zmoczyć teraz, nie? To jest mokre. Nie, wszystko jest mokre. O, prześcieradło. Zróbmy z tego prześcieradło. To ja obrębię. I jest kolejna sprawa taka, że rośliny tak przyjmują takie formaty, takie wielkości, że później opiekunowie nie wiedzą, co z tym zrobić i często pytają się, czy nie chcesz fragmentu, czy nie chcesz może całej rośliny, ponieważ ona już nie mieści się w mieszkaniu. I wydaje mi się, że warto spróbować i powołać taki wymiennik zieleni, dzięki któremu w sposób bezpłatny, ale też taki bezproblemowy będzie można zostawić jakąś roślinę i poszukać dla niej nowego opiekuna, nowej osoby, która z pewnością wykaże się z takimi umiejętnościami. Będąc na właśnie dziedzińcu sceny w malarni, zobaczyłem, można powiedzieć, pierwszy raz rawę i całe to otoczenie widoczne z tego dziedzińca. I jeszcze patrząc na samą rawę, widziałem, że no nie jest zbyt czysta i ciekaw byłem, co jest w tej wodzie. Pomyślałem, że można by było sprawdzić, jaka jest ta woda, ale żeby to było od nie takie sprawdzanie typowo, no, fizyczne działanie, wpadłem na pomysł, że można by było jakieś po prostu jakieś budeczki, do których by się przymocowało jakieś testy, przepuścić przez nurty rawy i w ten sposób można by było się zorientować, jak ona wygląda. Jeżeli w czasie działania nie realizowana jest potrzeba, czyli dziecko ucieka, męczy się lub robi, nie daj Boże, na polecenie coś, to jest to chybiony pomysł. Dla mnie jest największą wartością warsztatu artystycznego, żeby dzieci z własnego wnętrza zrobiły coś z własnej potrzeby. I bardzo lubię, jak idą w poprzek. To znaczy, jak robią coś przeciwnie. Im bardziej wyłamują się ze schematu, tym bardziej są twórcze po prostu. Bo dzieciom nie należy przeszkadzać. I teraz świadomy, mądry i taki twórczy nauczyciel nie przeszkadza, a tak prowadzi, podpowiada i patrzy, co widać. Wiem tak, że byliśmy na plakzabie. Później musieliśmy robić domki, a po domkach robiliśmy drogę. Sypanie piasku. Powiedz, co jeszcze robiliśmy. Sypienie piasku.
później ta ostatnia część, taka kulminacja, to było tworzenie swoich skrzydeł. Więc dzieci je sobie stworzyły, to już była taka forma instalacja, czy taka forma przestrzenna. Właśnie zresztą widać tutaj, ja też mam taką, mogę ją zaprezentować. To jest tył, a tu jest przód. I właściwie moim celem było, bo ja później każdemu dziecku zakładałam te skrzydła, one je sobie wykonały tak jak chciały. Natomiast samo założenie tych skrzydeł to było takie przekazanie dziecku prawa do tego, żeby samo siebie chroniło i samo sobą się opiekowało, oczywiście w dalszym życiu, bo dziecko jest pod ochroną dorosłych, natomiast te anioły są w nas. I w pewnym momencie sami przejmujemy tą rolę i możemy sami siebie chronić i sami siebie wspierać. Fajnie, że były te dzieciaki, ponieważ one tą swoją radością i energią zarażały osoby dorosłe. Ludzie dorośli się bardzo boją takich rzeczy związanych z działalnością artystyczną. Jakoś to jest bardzo, bardzo głęboko zakodowane. Nie jestem twórczy, nie potrafię, muszę być Matejką albo, nie wiem, Picassem, żeby coś zrobić. A te dzieciaki po prostu zabrały się fajnie do roboty. Jeszcze przed warsztatami rozłożyły sobie papier na podłodze i zaczęły po prostu rysować księżniczki, jakieś postacie z bajek. I to była ta energia, która pozwoliła później wszystkim tym ludziom zrobić sobie maskę i ją po prostu zająć kolorem, wypełnić kolorem. Żurawie zawieszone na tych drzewach mają być przede wszystkim wyrazem naszych wspólnych dążeń do szczęścia, naszego wspólnego dążenia, naszej współpracy. I to jest przede wszystkim rezultat naszych wspólnych działań, naszych marzeń, naszych życzeń i tego, co chcemy w życiu osiągnąć. To pokazuje, że potrafimy współdziałać ze sobą i dążyć razem do tego szczęścia.